No. Motorek. Głośniej. Krosik. Skytem. Magnus czy Moto Magnus. Tak jakoś tam się ma nazywać. Zapalać zapala. Jakby się na obroty kiepsko wkręcał. Tak słabo ten i tu chodź, no pokaż silnik z tej strony. I tak silnik jakoś właśnie będziemy chodzi, aby rzekotał. Chyba zimny jeszcze, ale chodzi. Gasimy go. Zmierzymy mu ciśnienie tak na szybko. Momencik, wykręcimy świetlę. Zmierzymy ciśnienie. Kiepskie dojście to jest do tej świecy, ale jest, nie jest złe. Mamy taki pęcik tu dorobiony, że świece ktoś. To jest chyba silnik, kopia AM6 oryginalnie. Jest bardzo podobny, ale czy w środku jest taki sam, nie wiem. Zobaczymy. Ale z wierzchu to jest AM6. Mam tu taki patent dorobiony. Schroniony patentami. Zastrzeżony w urzędzie. Wkręcimy. Nie idzie zegarem z góry dość. By musiał być taki inny zegar, ale nie mam takiego. Mam inny zegar. Trzeba sobie jakoś radzić w sytuacjach. Bez wyjścia. I zmierzymy ciśnienie. Tak jakby było kiepskie ciśnienie. Zobaczymy, ile ten pojazd w ogóle ma. O, jest nasz pacik, patencik na swoim miejscu. Teraz co? Zamkniemy. Będzie tu widać jakoś na ten zegar? To mogę zrobić, żeby było widać zegar. No, będziesz patrzył tam? No. Ja tu dam gazu. I mów kiedy. No, możesz dawać. Tylko, że mi nie chodzi. Bo nie masz kluczyki przekręconej chyba. Chyba mam tylko. Dobra, będzie. Dobra, to ja to mogę tu trzymać. Tylko. Jeszcze raz. No niecałe 4. Jeszcze zegar zleci i się zbije. Ile pokazało? O, spadło. Jeszcze raz momencik. Tylko że trochę kiepsko tu. No to ja to mogę ci tu przytrzymać. No to przytrzym go jeszcze. A zobacz i teraz ile najdzie. No. 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 Tyle samo. No to nie ma ani 3 atmosfer. Jak starterem się kopnie, to może troszeczkę więcej podejdzie, bo starter niby ma lepsze uderzenie, tam nóżka. Na to ten pojazd to praktycznie... Aha, bo to jest jeszcze przestawiony, moment. Teraz zobaczymy, jeszcze raz. No, weź no przyczep. Przyduś mocno. Będzie widać? No, powiedzmy. No. O, teraz ozdrowiliśmy go. Dostał 3 przeszło atmosfery. To jest tak za mało. Ten pojazd nie będzie na to dobrze chodził. Ale że chodzi, to jest tak jeszcze dobrze. Teraz jeszcze odkręcimy pokrywę, bo on tak silnik jakoś hałasuje trochę. Zobaczymy, co tu go boli. Czy tu coś będzie widać, czy będzie jakiś luz może. Jest ładny dosyć pojeździk, tylko kompresji dlaczego nie ma? Miałeś tego nie kręcić, bo długo będzie to mało. Jeszcze urwie coś tutaj. O, jest. Tak jakiś głos ma, nie? Co tu się okazuje?
tu nie ma. Tu już jest. O, słychać to? Ja słyszę, ale nie wiem, czy na nagraniu a tu będzie. Tu zobacz, żeby było widać. Patrz, jak jest luz. Widzisz? No. Dobra, wyłącz, no za chwilę jeszcze raz wkręcę. Zapalę go jeszcze raz. Motor praktycznie zapala, ale bardzo tempo się na obroty wkręca. Zgasimy i teraz zobaczymy. Tu czuć luz, ale nie widać. O! Tu jest luz. I tu albo są łożyska, albo jest wał wyrobiony na czopach, albo po prostu jest obudowa. Kartery. Najlepiej, aby były łożyska padnięte, jakby się wymieniło i by było... Ale trzeba rozebrać, bo ciśnienia tak nie ma. Są około 3, ciut więcej jak 3, może tam ten zegar nie pokazuje idealnie, ale ciśnienie jest bardzo kiepskie i ten luz tak i tak trzeba rozebrać silnik i zobaczyć. Dobrze, to będzie na tyle. Wyciągniemy go może i zobaczymy, co tam będzie. Leci. Silnik jest wymontowany. Właśnie. I tak się kręci, aby ciśnienia nie miał wcale, tak jak było te 4 atmosfery. Zobaczymy, odkręcimy głowicę. Co tu będzie widać? Ej, zobacz to! Śruby kiepsko mocno przykręcone. Niedokręcone czy kiepsko przykręcone? Zobaczymy, co tu będzie widać. O ile coś będzie widać. Już przypuszczam, że ktoś tutaj coś... Silnik jest nieładny. Ale mógł ktoś coś kombinować. Chwileczkę to potrwa. No, ja ci dalej. No, zostały odkręcone. Teraz. Tu już ktoś się silikonem bawił. Widać ten silikon? W cieniu jesteśmy, może trochę kiepsko. No, widać tu teraz. Tu już coś było robione, bo z silikonu to tu jest nabombane tyle, że tłok niby nie ma tu, cylinder. Ram tu. Nie widać, bo w cieniu jesteśmy niestety. Tego nie mogę podnieść, ale... Pełno silikonu. Teraz jest. Tu jest pełno wszędzie silikonu. No. Pod uszczelką, tu pod głowicą. Jest, widać ten silikon, nie? Mhm. Teraz cylinder rantu tu nie ma, nie jest zły. Ale tu już też ktoś to rozbierał. Jest pełno silikonu pod tą uszczelką. Widać ten silikon. I co? Tu jest tłok wyłupany, widzisz? Z tego nie miał ciśnienia. Widać, tutaj nie ma... Uh-huh. Czekaj, ja go okręcę, ten silnik. Zobacz, no teraz tu. Tu w tym miejscu nie ma pierścieni. Znaczy się, między pierścieniami nie ma kawałek tłoka. I pierścienie są wyłupane, te końcówki. Jeden i drugi. Nie, może jeden nie. Może nie są wyłupane, tylko może są tak wyjechane, ale tu kawałka nie ma. Dobrze. I tu jest po prostu luźny, ale 50 jest. Zobaczymy jeszcze, wał rozkręcimy, zobaczymy, co to tam dalej. Dobra. No, pierścienie zostały ściągnięte i tu się okazuje, że nie ma kawałka tłoka, wyłupał się. I z tego nie było tego ciśnienia. Pierścienie zajechane troszeczkę tutaj by się przycierał, ale nie był zły jeszcze. Dobra.